Elektromobilność jest takim ciekawym przykładem, ponieważ dotyczy nas wszystkich. Podobnie jak czyste powietrze, nie jesteśmy w stanie nie używać transportu, więc problem, jakość tego, w jaki sposób będziemy wykorzystywać auta elektryczne, dotyczy wszystkich grup, bo i przedsiębiorcy, i osoby prywatne, osoby starsze, samorządy, wszyscy potrzebujemy poruszać się coraz lepszymi autami, które jednocześnie zadbają o środowisko i na to będziemy kładli największy nacisk. Chcemy edukować, informować społeczeństwo, ale w sposób mądry i taki, który rzeczywiście pokaże te realne potrzeby i obali najbardziej popularne mity, czyli to, że auto elektryczne tak naprawdę nie jest elektryczne, że jest za drogie i nie dojedziemy nim nad morze, czy po prostu nie sprawdzi się w dużych miastach, bo stacji ładowania jest za mało. To te takie podstawowe pytania, które większość użytkowników sobie zadaje, czy auto elektryczne jest dla nich i to chcemy zmienić, ale chcemy też pokazać bezpośrednio, jak duży wpływ będzie to miało po prostu na nasze zdrowie, bezpieczeństwo, w jaki sposób pomożemy sobie i sąsiadom i sprawimy, że nasze miasta, bo to przede wszystkim problem niskiej emisji sektora transportu dotyczy dużych miast, realnie zostanie zmienione. Samochody elektryczne to ewidentnie rozwiązanie na wielkomiejskie przestrzenie i już dzisiaj możemy powiedzieć, że są gotowe rozwiązania zarówno przy osobach fizycznych, jak i przy firmach, bo samochody transportowe w aglomeracjach miejskich elektryczne spełniają swoje już zadania. Sieci ładowawcze, jeśli chodzi o aglomeracje miejskie, są dostępne. Nasza kampania opiera się o zasięg związany z internetem, z kampanią radiową, z kampanią też telewizyjną. Będziemy starali się przetestować kilkanaście modeli, tak żeby fakty i mity przedstawić Państwu na łamach naszych programów. Będziemy starali się przetestować jak najwięcej samochodów, jak najwięcej aut elektrycznych. Będziemy chcieli pokazać naszym widzom, jak możemy efektywnie wykorzystywać samochody elektryczne, zarówno w życiu prywatnym, przy naszych pasjach, które realizujemy, czy przy pracy. Jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie obalić wiele mitów na temat samochodów elektrycznych i będziemy starali się też przetestować na dłuższych trasach samochody elektryczne. Dlatego też będziemy realizować kilkuodcinkowy program na YouTubie. Będziemy starali się go jak najbardziej emitować w przestrzeni internetowej. Liczymy też na wielu influencerów i na osoby, które się dołączą do naszej kampanii, jak również na kampanię radiową i kampanię prasową, którą będziemy realizowali. Elementem naszej kampanii o elektromobilności jest też kampania telewizyjna, także liczę, że niedługo się zobaczymy i będziecie z Państwem mogli oglądać w naszych testach. Odnosząc się bezpośrednio do programu, który dzisiaj został ogłoszony, jest to konkretnie 26 tysięcy samochodów, które rzeczywiście może dostać dofinansowanie, czy rodzin, które może, czy osób fizycznych, które może dostać dofinansowanie, patrząc na ten najniższy próg. Natomiast jest to rzeczywiście istotna liczba, ponieważ gwarantuje przynajmniej podwojenie stanu obecnego samochodów elektrycznych i samochodów hybrydowych. Także w perspektywie najbliższych lat jest to rzeczywiście szansa na podwojenie samochodów elektrycznych, które obecnie jeżdżą po polskich ulicach. Ciekawe w tym programie jest również to, że nie jest dedykowany tylko i wyłącznie do osób fizycznych, ale z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe, więc tak naprawdę znowu ministerstwo z Narodowym Funduszem wychodzi na potrzeby branży i tego, że tych użytkowników transportu jest bardzo dużo i tak naprawdę każdy z podmiotów mógłby chcieć skorzystać i takie auto elektryczne nabyć. No zdajemy sobie sprawę, że liczymy na teraz gigantyczny wzrost stacji ładowań, no bo rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, w aglomeracjach miejskich jesteśmy gotowi na przyjęcie gigantycznie większej ilości samochodów elektrycznych, bo wyobrażamy sobie, że aglomeracje miejskie mogłyby działać na samych samochodach elektrycznych, tu i teraz, dzisiaj. Natomiast problem polega na upowszechnieniu samochodu elektrycznego w przejazdach międzymiastowych. I to jest rzeczywiście wielka tutaj rola czy ministerstwa, czy NFOŚ-u, czy całego rynku, żebyśmy tą infrastrukturę mogli również wprowadzić do przestrzeni pomiędzy miastami. I dopiero wtedy będzie realna możliwość, żeby zostało to upowszechnione. Jedną z haseł, rzeczywiście jedno z postulatów Tugetera, jedno z 10 postulatów, właśnie tyczy się infrastruktury, która wychodzi poza wielkie aglomeracje miejskie.